Cześć wszystkim, z tej strony Mati, a to jest kolejny odcinek z gry Farmer's Life. Kolejny dzień, kolejne przygody na farmie u Kazimierza. Trochę mnie nie było, ale musicie wybaczyć. Niestety praca. Znowu jakieś stalowe wole odwiedzałem. Zawiercia. Inne miasta. Damian, dziękuję Ci za komentarze. Bardzo pomocne. I oczywiście będę stosował się do nich. Jeszcze raz dzięki i piąteczka. A co dzisiaj? Dzisiaj mieliśmy w planie zebrać, posadzić cebulę, groch, kapustę, marchewka, tytoń, kukurydza, nasiona owsa, nasiona pszenicy. Jest czerwiec, jest już lato. Mamy pszczółki, więc... Amen. Amen, Kaziu, amen. Pozbieramy, bo to brzęczą trochę za mocno. Jak nie ma za bardzo co zbierać? Co ty opowiadasz? Miał się pojawić nowy potomek rodziny. Nowy cielak. Ale niestety. Zobaczymy dopiero pewnie w następnym odcinku, bo dzisiaj jest ciąża 0 miesięcy, więc pewnie jutro. Oczywiście trzeba je wyprowadzić. Już nie będę na razie jej doił. Tylko ją wyczyszczę. Chodź tu, chodź tu. Biała. Biało-czarna na razie. Co to? Tutaj miałem dać. Dobra. Wyczyścimy szybko. Wyprowadzimy Jarosława. I zajmiemy się dalszą robotą. A co tu jest? Popatrzcie. Kury zdechły. Chodź. Na zewnątrz. To i znowu się tu zacięło to. Ja pierdzielę. Otwórz. Prowadź zwierzę, może wejdzie? O, wejdzie, dobra. Jeszcze raz. Ciągle tu się tam... Te krowy bugują tam. Chodź tu. Przestań prowadzić. Chodź, Jareczek, jeszcze tutaj. Otwórz. Wyprowadź zwierzę. Co się bawisz? Dobra. Jest do czyszczenia. Chodź tu. Mimber oczywiście się zrobiony, trzeba zebrać butelki i sprzedać. Weźmiemy też szprycę i do tekli sprzedamy. Tu Damian podpowiedział, że ona to skupuje. Chowaj to. I wypatoszymy te kury, ale to na miejscu. Jeszcze raz i co dalej? O, podnieś. A co z nią można zrobić, z tą kurą taką? Bo wypatroszymy to tak, ok, ale podnieś. I co, zakopać ją można, czy o co chodzi? Kura. Położę ją na razie tu. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Utka kurczaka do spiżarni. O, 8:50 jest, więc jeszcze mamy dużo czasu, żeby się ciemno nie zrobiło. Nad elektrycznością oczywiście też chcę pomyśleć, żeby tu było światło, tu i tu. Żeby dzień było trochę jaśniej. Tak, tu do posprzątania. Ile pola udało mi się zrobić? W sumie niedużo. To jest taka monotonna praca. O, tu jeszcze nie dorobiłem, widzę. I ta motyka się bardzo często psuje. No ale mam nadzieję, że to nam starczy na posadzenie tych wszystkich nasion. Tyk. Jakby ktoś pytał, rura wydechowa idzie na sprzedaż do Tadzia. Ona na razie mi niepotrzebna, z traktoru na razie mało korzystamy. Tutaj tak, 12 butelek.
Potwierdź. I 3 zaciery. I wstawimy nowe. Na bieżąco to ma się robić nam. Cyk, weź butelki. Zacier malinowy. Odpalamy na 12 godzin. Tu się nic nie zmieniło. Tutaj zacier jabłkowy. Na 12 godzin. I zacier z owsa. A to zabieraj. Gdzie on jest? O tu, nie, tu mnie, kurde, gdzie on mi zniknął? Tutaj. Lepiej już jestem. Produkcja wstrzymana. Dobra, jest 5. Mamy wszystko tutaj na sprzedaż. Coś mamy jeszcze. Nie, ale słoiki można przenieść. Kury. Ale to nie. Tu zacier ziemniaczany. 2 sztuki, tu 1, to jest 3, to jeszcze na jeden raz starczy. Tutaj list od męża Marii. A, to może ją odwiedzimy, jak nie zapomnę. Piwo orzeźwia i rozwesela. To może się przyda dla kogoś jajka, żeby podjeść coś na mieście albo na wsi. Napijemy się tylko jeszcze. I idziemy do Tadeusza i Helenki. Tadzio, masz tutaj rurę wydechową, wsadź sobie ją gdzie tam chcesz. Proszę bardzo, 420. Do kieszonki. A tu też można pozbierać? Zabierzemy ją. Nie wiedziałem, tu może... To jako idzie jako kradzież, czy jako... Może jako pomoc? Cześć Helenko. Mój drogi. Nie, nie, nie. Ja już mam swoją Zosię. Której buduję oborę nową. Nalewka jagodowa, proszę cię bardzo. Telka wódki. I cydry. No, słabo idzie ta kasa na razie. Co ja tu biorę, żebym się nie pomylił? Zacier jabłkowy. Zacier jagodowy. I wszystko po kolei. Tu się nic nie zmieniło. O, i znowu 2664. Ciekawe. Dobra. Ona tak się cieszy. Ile mamy? 27. Idę oddać te butelki jeszcze. Skoczę. Butelki, te zaciery wsadzę do skrzyni. Ale widać, że ona jest w ciąży. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Ten tu znowu wchodzi, ja nie wiem co te zwierzęta tu mają z tym. Zacier, dobra, szybko, już bez gadania. Chyba, że da się jakoś to przenosić jednym przyciskiem. Alt, nie, Ctrl, nie, Ctrl, nie, bo on siada. Shift też nie, szkoda. A przetrzymaj Shift i co wtedy? Nic. Dobra. Idziemy do Tekli na farmę Anny. I trzeba kupić te nasionka. Zobaczymy, co u niej można kupić. I ile. Cześć Tekla. Odnajdzie zgubę. A, ona wtedy odnajduje kury. Teraz mamy chyba jedną albo dwie. Trzeba dokupić sobie. Dobra, pohandlujmy. Dobra, nieważne, już zapomniałem.
Dobra, co ona ma? Tak, owsa potrzebujemy. No to 10 sztuk. Tak, bo w zeszłym odcinku, z tego co pamiętam, to po 10 sztuk mieliśmy wziąć. Bo z jednego posadzonego kwadracika chyba wychodzą 4, a my tam po 40, po 30 sztuk potrzebujemy tego. To ja sobie odhaczam ten owies. Pszenica też jest, 10 sztuk. Załatwione. Kapusta. Wszystko u niej kupimy? 10 sztuk. Marchewka. Odhaczam. Dziesięć sztuk. Co tu jeszcze jest? No, cebula. Jeśli się mylę, to do tej ilości, to proszę też napiszcie w komentarzu, żebym tutaj potem nie czekał na marne, tylko się dosadzi. Cebula jest. Groch. 10 potwierdź. Tak, brakuje nam tytoniu i kukurydzy. Ona ma wszystko. To dobrze, nie trzeba latać po całej wsi i szukać. Tytoń i kukurydza. I będziemy mieli wszystko. Dobra, zostało nam 1704. Słabo, ale ten bimberek się zrobi i to tam leży. Aha, zdawało mi się, to jest kamień. Tu nic innego tutaj chyba nie ma ciekawego u niej w okolicy. A tu coś można podkraść? Nie. Dobra, przeskakujemy. A właśnie, zapomniałem, kurczę. Targ w Zalesiu. Szkij, dobra, bez tego mleka. Będzie niewydojona. O, już buteleczka gotowa. Eternit mieliśmy jeszcze kupić. O, ma 30. Kazi, uniesie to? Nie uniesie. Ten znowu chce się bić. Nie. Dobra, ja idę na pieszo. Widzimy się na farmie, bo się nie mogę niestety teleportować. No dobra, dochodzę sobie powoli do tej szopy. A, tu jeszcze mam trawę zebraną. Tam kosiłem pod to pole, więc tutaj trochę do wysuszenia będzie. To położyć. Tu postawię ten eternit. Pobiegnę po młotek. Tak, bo młotek zostawiłem. To tam Jarek. A niedługo już święta, nie? Wczoraj w radiu cały czas 10 dni do Wigilii, 10 dni do Wigilii. Prezenty już kupione? Bo ja nie, jeszcze nie wiem, kiedy zdążę kupić. Nie wiem, czy w ten weekend, czy przyszły na ostatnią chwilę. Chociaż teraz się boję po galerii chodzić, bo tam ludzie pełzają. Nie wiem, jak tam u was, czy takie same dziwne rzeczy można spotkać w galeriach handlowych. Dawaj to wszystko. Tutaj te dziury załatamy. Tak, gdzieś ciągle w internecie, na Facebookach, Radio SK, coś i inne portale pokazują tą młodzież pełzającą po galerii. Nie wiem, o co chodzi, nie wnikam. Dobra, tu jest dycha. No to jeszcze następnego dnia, ostatnie 30, no to akurat urodzi się młoda. Lecimy zasadzić nasze nasionka.
Będzie po kolei. O, tu jakaś trawa. Nie mam kosy. Nie mam kosy. Dobra. Po kolei. Tytoń. 10 sztuk. Dobra, tu będzie tak nierówno. Znaczy równo, teraz będzie równo. 2, 4, 8, 9, 10. Idealnie. Teraz groszek. Robimy taką przerwę jedną. O. 3, 4, 5. Dobra. Groszek posadzony. To nawet nie wiedziałem, że groszek się pnie na takich patykach. Nasiona pszenicy. Co tu jest? A tu żyzność gleby słaba. Czy możemy to teraz naprawić jeszcze? Schowaj worek. Zapomniałem całkiem o tej żyzności gleby i to na mniej wtedy urośnie. Dawać wiadra. Dobra. Tu napełnione. Tu jest jeszcze puste. A myślałem też, żeby zrobić farming simulator, nakręcić z tym nowym miastem, czy tam wsią, zielonką. I zrobić taką wersję Kazimierza, ale w farmingu symulatora. Nie wiem, jakby to wyszło. Wziąć tylko stare rzeczy, stare traktory, stare budynki i takie rzeczy tam zrobić. Zaorana, zaorana, 75%, 75%. Dobra, jeszcze tu chluśniemy. No i czy w ogóle by to się przyjęło? Ale może warto spróbować. No pomyślę jeszcze nad tym. Dzisiaj będzie Kazimierz, a to może jutro. A co? Gdzie ja tu lecę? Farminga dawno nie grałem. Ja mam akurat teraz tego 22. Plus tam dodatki jakieś. To może spróbujemy. Dobra, idziemy sadzić dalej. Jak się okaże, mi zabraknie innej sztuki. Dobra, 75. Ale czekaj, tutaj przecież tu chlusnąłem. To czemu tu się nie przyjęło? Dobra, jeszcze raz. Albo nie. Ominę to po prostu. Będę sadził tu, od tej strony teraz. Tak, nasiona pszenicy. Tylko tu jakoś to inaczej to działa, widzę. Na jakiej zasadzie tutaj ma działać to? A to on tak to rozsypuje. To skąd ja wiem, gdzie ja mogę gadzić, nie? To sypie po całości. Tam, gdzie się przyjmie, to się przyjmie. Kurde, tu już nasypałem przecież. Albo ja coś źle robię. A nie, jest pszenica, dobra. Dobra, pszenica się skończyła. Teraz nasiona owsa. Też na tej samej zasadzie też. Ja pierdzielę. Dobra. Tu jest pszenica. Dobra, sypnij tu jeszcze. Tutaj idzie więcej. Dobra,
jeszcze przyjdzie do tego, że nie starczy mi miejsca i trzeba będzie znowu tu dokopać. No ale to już na szybko się zrobi. Kapusta. Głowa pusta. O, i już. Marcheweczka. Amen, Kaziu. Dobra. To jeszcze cebula i kukurydza. Ja mam nadzieję, że ona tu się zasadziła, bo tu akurat to jest burek. Jak podjada plony? Wypad. Noż kurde. Idź stąd. Jeszcze raz. Podjada plony. I kukurydza. Ale że cebulę? Ziemniaki, jakby ja to zrozumiałbym. O, tu już widać. Jak się go tu teraz pozbyć? Dobra, ja tylko zerknę tu. Cebula. O, dobra, tak można policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To brakuje mi dwóch cebul. Tu jest ładnie. A tu pokaże się. Aha. To tak to wygląda. O, tej pszenicy to któreśmy nasypali. Ale ta cebula mnie tutaj ten. Padaj stąd, burek. Idź stąd. Zamknę cię tutaj do szopy. Nie ma podjadania tutaj na mojej farmie. I teraz będzie siedział. Dobra, skoczymy jeszcze do Tekli. Dzisiaj będzie odcinek sadzenia nasionek. Jeszcze tla, jeszcze mieliśmy do Marii podejść. Nasiona cebuli. Dobrze, to nie jest aż... O kurde, ja teraz patrzę, ile kasy mam. Dobra, z 5. Krówko, ty nie wychodź, proszę cię. O, jest jedna kura. A ja znowu lecę w inne miejsce niż planowałem. No tak, tu mamy bramę, tu nie mamy bramy. Może tu postawię furtkę. O ile się zmieści. Dajcie tą mi cebulę. Panowie i panie. Tu cebulka. Tu cebulka. Gdzie jest puste miejsce? Tu jest puste miejsce. Tu. Tu. I tu. Dobra, cebulkę mamy zrobioną, więc wszystko zasadzone. Czas oczekiwania 47 godzin w przypadku kukurydzy, w przypadku pszenicy 94 godziny. Tytoń, nie, to groszek rośnie 46 godzin, tytoń 45 godzin, więc najdłużej będziemy czekać na pszenicę i pewnie będzie potrzeba kosy, ale kosę my mamy. Idziemy jeszcze zobaczyć do Marii. Mam nadzieję, że ona jest tutaj. Bo to zgaduję. No proszę. Boże. I najedzone. Bo innej Marii nie kojarzę. Maryśka. Maryśka to Maria? To mamy w tym liście. Mąż Marysi.
Gadamy. Dobra, prezent, 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 prezent. A może to, widzę, że masz ochotę się wygadać. Takie to dać. Jak dać ten list Maryśce? Tu pohandlujmy, to co? List? Przecież to jest list od, do ciebie. O matko, dobra, tego też nie wiem. Co z tym listem? Wracamy do siebie. Damian, ja pamiętam, że w bunkrze zostawiłem coś. Ale to może jak będziemy tam przy okazji, może widzimy, jak będziemy u księdza. No i się rozpadało. Butelka gotowa. No i tyle. Co ja tu mogę zrobić? Jeszcze pozbierać butelki, sprawdzić ile zostało, jego napić. Albo burka w domu zamknę. Nie będzie problemu. Ile jeszcze butelek? Dobra, 2,5 godziny. Znaczy prawie 3 godziny na ostatnią. To ja to zrobię sam. Jeszcze raz przypominam o tym farmingu symulatorze. Zagrałbym, nie powiem. Ale taką wersję nie taką, co robią wszyscy. Coś innego, czyli Kazika przenieść na farmę. Tą większą. I zrobić tam jemu gospodarstwo, ale też nie zapominając o tej grze. Więc ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapki, subki, komentarze. W komentarzach piszcie, co tam chcecie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Pa, pa. Do usłyszenia.